Witam serdecznie. Jestem we Władysławowie. Tak rok po roku tu już kilka lat byłem. Dosyć dobrze poznałem to miasto. Wydaje mi się, że znam to, jego topografię. Nie jest to zbyt wielkie miasto. Można go spokojnie wzdłuż i wszerz przejść na piechotę. Dlatego tak sobie wymyśliłem, że może w tym roku, znając już tutaj te wszystkie miejsca mniej więcej, postaram się nagrać jakiś krótki materiał filmowy. Nie będzie to coś w stylu opowieści związanych z historią miasta Władysławowo, ponieważ za bardzo jej nie znam, ale będą to po prostu krajobrazy. To, co można tutaj zobaczyć, czyli port, Cetniewo, Aleje Gwiazd Sportu. Może coś jeszcze uda się nagrać. Zapewne będzie też plaża, trochę morza, może jakiś tam wschód, zachód słońca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem dobrej myśli. Mam też taki pewien pomysł, żeby zorganizować pewien konkurs. Jeżeli to wypali, to w drugiej części filmu powiem, na czym on będzie polegał. Zachęcam do obejrzenia. Jestem na plaży, czekam na wschód słońca, rozpocznie się za jakieś 15 minut, ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest całkiem jasno jak dzień, jeszcze słońce wcale nie wzeszło, ale tu już nie trzeba żadnych świateł, żeby się poruszać. Plaża we Władysławowie, tak jak zresztą chyba wszędzie na wybrzeżu, przyciąga poszukiwaczy skarbów. Jest to taki stały element, taki widok, który można spotkać wielokrotnie, szczególnie właśnie o poranku, kiedy to wykrywacze metalu idą w ruch. Thank you.
Jak wspomniałem we wstępie tego filmu, będzie konkurs i udało się. Nagrałem kilka ujęć z takimi małymi rzeźbami, które są rozmieszczone we Władysławowie. Nie wiem, ja znalazłem 3. Jeżeli wiecie, gdzie one się znajdują, te konkretnie, które sfilmowałem, które umieściłem w tym materiale, to zachęcam do odpowiedzenia na to pytanie w komentarzu. Czyli minuta filmu, ta konkretnie rzeźba, gdzie znajduje się, na jakiej ulicy, czy też w jakim miejscu, tak żeby to po prostu jednoznacznie szło zlokalizować. I wówczas ta osoba, która jako pierwsza poda w komentarzu właśnie tą informację, uzyska ode mnie nagrodę. Więcej szczegółów w tym zakresie znajduje się w opisie do tego filmu. Zachęcam do spojrzenia również na ten materiał pod tym kątem i życzę wygranej.